sobotę na terenie WORD-u, na placu egzaminacyjnym, organizujemy piknik rodzinny pod tytułem Bądź bezpieczny na drodze z Moto Gymkhaną. Przygotowane atrakcje dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych, także każdy coś znajdzie dla siebie. I w trakcie pikniku odbywać się będzie piąta, ostatnia, finałowa runda nieoficjalnych mistrzostw Polski w Moto Gymkhanie. To jest sport, jazda precyzyjna motocyklem. Co to jest? Co to daje? Daje nam pewność na motocyklu. Przekładają się te treningi Moto Gymkhany bezpośrednio na jazdę w mieście, na drogach poza miastem. Osoby, które zainteresują się Moto Gymkhaną, po jednym, dwóch, trzech treningach od razu widzą u siebie progres w jeździe na motocyklu. Jest to super dyscyplina dla początkujących motocyklistów, którzy po zdaniu kursu na motocykl zgłoszą się do nas na takie treningi, które ogłaszamy oficjalnie. Popróbują, pojeżdżą. I tak jak mówię, 2-3 razy i są już zarażeni. W sobotę dla dzieci mamy animatorkę, która bardzo dużo rzeczy, i malowanki, i quizy, i konkursy zręcznościowe dla dzieci. Dla dzieci starszych i dla dorosłych mamy prawdziwą koparkę, na którą będzie można było usiąść i spróbować, jak to na tej koparce wygląda od strony operatora. Będzie tam też będzie taka konkurencja sprawnościowa. Będziemy mieli symulatory, symulator dachowania, symulator zderzeniowy, taką maszynę zręcznościową też. Będziemy mieli symulator jazdy na tylnym kole na motocyklu. Będzie pokaz organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną. Tak, będzie taki symulowany wypadek, będzie rozcinanie tego samochodu. Będzie pokaz wybuchu poduszki powietrznej samochodowej. Także bardzo dużo się będzie działo przez cały dzień.